Witajcie, mam dla Was przepis na rewelacyjne pierniczki i teraz jest odpowiedni moment na to, aby je przygotować. Zaczynamy od rozpuszczenia margaryny w rondelku i lekko ją przestudzamy. Do miski przesiewamy mąkę, także przesypujemy resztę suchych składników, czyli cukier, łyżeczkę sody oczyszczonej, żeby nam ładnie wyrosły, pół łyżeczki cynamonu, opakowanie przyprawy do piernika, a także dwie łyżeczki kakao. Suche składniki mieszamy ze sobą w miarę dokładnie. No i teraz pora na mokre składniki. Czyli przelewamy rozpuszczoną, przestudzoną margarynę. Szklankę miodu. Ja nie lubię, jak coś się marnuje, więc tam jeszcze wyskrobię wszystko, co zostało na brzegach. No i oczywiście musimy wbić jedno jajko. To wszystko mieszamy za pomocą łyżki. A następnie zagnieciemy to dłońmi. Ciasto może wydawać Wam się bardzo miękkie i lepiące, dlatego możecie delikatnie podsypać je mąką, ale nie za bardzo, bo pierniczki wyjdą zbyt twarde, więc podsypujemy je w razie co, jeżeli się za bardzo lepi, tak jak moje, delikatnie mąką, zagniatamy i odstawiamy na około 5 minut, żeby wszystkie mokre składniki się wchłonęły i ciasto będzie naprawdę bardzo dobre po tym czasie do zagniatania i rozwałkowywania. Czyli chwilę jeszcze zagniatam i odstawiam na około 5 minut. Po tym czasie oprószyłam blat mąką. Biorę kawałek ciasta, ponieważ nie mam dużej stólnicy. Posypuję od wierzchu od spodu mąką i rozwałkowuję na około 3 mm. Blachę wyłożyłam już papierem do pieczenia, a piekarnik rozgrzałam do 180 stopni. No i teraz mogę wykroić dowolne kształty. Ja się zdecydowałam na gwiazdki i choinki. Z tego przepisu wychodzi 6 pełnych blach ciasteczek, czyli dość dużo. No i tak przygotowane ciasteczka pieczemy 13 minut w 180 stopniach. Żeby nam szybciej zmiękły i skruszały, przechowujmy je po ostudzeniu w szczelnych pojemniczkach z plasterkiem jabłka. I ten plasterek jabłka musicie wymieniać regularnie, żeby Wam nie spleśniał. Tak się prezentują, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedzonko.tv.